Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na film, kolejny poradnik, z którego dowiecie się, dlaczego i jak czyścić podkładki komputerowe. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda, a w dzisiejszym poradniku do celów pokazowych użyję dwóch podkładek. TT Esports by Thermatec Whitra. Podkładka już dość zabrudzona, biała przede wszystkim. I podkładki większej CM Storma. Też taka już dość zmęczona. Zobaczycie po prostu, jak o nie zadbać, żeby były czyste, żeby były trwałe, żeby po prostu długo Wam służyły. Zapraszam do oglądania. Dobrze, moi drodzy, na początek kilka słów, dlaczego w ogóle taką podkładkę czyścić. Przede wszystkim podkładki, dobre podkładki swoje kosztują. Są to ceny od 50 do nawet 150-200 zł. Oczywiście możemy sobie kupić podkładkę tanią, natomiast nie polecam, ponieważ w większości są to podkładki klejone, bez oprzywanych brzegów, co po prostu powoduje, że jak ta podkładka dostanie wilgoci lub po prostu używamy jej dużo, zaczyna nam się rozłazić. Na to już wtedy nic nie poradzimy. Tak więc też samo czyszczenie może je zaszkodzić. W podkładkach firmowych, renomowanych firm mamy już technologię inną. Są to podkładki zgrzewane na gorąco, z brzegami ciętymi laserowo, dlatego te brzegi są dużo bardziej trwałe i te warstwy też dużo lepiej do siebie trzymają, więc czyszczenie nie powinno im zaszkodzić. Tak więc pierwszy aspekt jest typowo ekonomiczny, po prostu żeby taka podkładka, na którą wydamy kilkadziesiąt, kilkaset, nawet złotych czasami, przetrwała możliwie jak najdłużej. Druga rzecz, fizjologia człowieka. Nasze dłonie, tak jak każda część ciała, wydzielają nie tylko ciepło, ale także różne substancje. Przede wszystkim pot, czyli tłuszcz, oraz też łuszczy nam się na skórek. I to praktycznie przez całą dobę. Nie ma niestety tak dobrze, że jak zaczynamy grać, to nasze dłonie przestają się pocić. Wręcz pocą się często i jeszcze bardziej. Dlatego ten tłuszcz, pot wsiąka w podkładkę, zbiera się w niej i z czasem przede wszystkim mogą z tego powstać takie zbitki, które wpływają negatywnie na ruch myszki po podkładce. Na przykład mamy podkładkę gładką, aż tu nagle jest jakaś taka plama z tłuszczu, gdzie po prostu nasza dłoń się opiera i w tym momencie podkładka zwalnia, sensor zaczyna wariować. Po prostu nie ma tego poślizgu, nie ma tej jednolitej powierzchni. Jeśli czyścimy podkładkę regularnie, nie ma szans, żeby zrobiły nam się aż takie jakieś zbitki. Natomiast ja specjalnie nie czyściłem tych podkładek, żeby jak najbardziej się zabrudziły, żeby Wam pokazać, jak to w ogóle doczyścić. Więc podkładka, o którą będziecie dbać, przetrwa naprawdę długo, a teraz pokażę Wam, jak to robić. Oglądajcie dalej. No dobrze, mamy nasze naprawdę mocno zabrudzone podkładki, niezniszczone, po prostu brudne. Ta jest strasznie zakurzona też. Tu mamy typowo już oznaki tłuszczu i innych rzeczy. Po prostu podkładka się przebarwia. Jest tak brudna, że sensor tutaj już nie czyta dobrze powierzchni, a także ślizgacze na tym tłuszczu nie poruszają się tak, jak trzeba. Najlepiej taką podkładkę czyścić po prostu regularnie, żeby nie doprowadzić do takiego ekstremalnego stanu. Natomiast jeśli nie jesteście pewni, czy Wasza podkładka jest wodoodporna, wtedy zalecam nie zanurzanie jej całej w wodzie, nie mycie pod bieżącą wodą. Natomiast część producentów deklaruje w opisach na stronach, że na przykład jakaś podkładka jest wodoodporna, nawet można ją do pralki wrzucić. Dobra, spróbujemy najpierw czymś delikatnym. Będzie to płyn do szyb, taki zwykły. Chodzi o to, żeby z tej powierzchni po prostu zebrać ten tłuszcz i brud, wyczyścić to. Samą wodą tego nie zrobimy, ponieważ woda nie usuwa tłuszczy. Wodą po prostu możemy to co najwyżej rozmazać. Dlatego lepiej, żeby to był jakiś specyfik działający powierzchniowo, typu właśnie płyn do szyb czy płyn do naczyń. Tak więc zbliżyłem troszeczkę tutaj szmatkę. Oczywiście podkładka będzie miejscowo mokra, natomiast będziemy musieli poczekać, aż ona troszkę przeschnie. Będzie widać, czy jest jakiś efekt. Dobrze, moi drodzy, wydaje się, że robi się bardziej czysta, natomiast musimy jeszcze poczekać, aż ona sobie wyschnie, więc ją na chwilkę teraz odłożę na bok. Dobra, natomiast widać jakąś różnicę, że tutaj tego brudu już tak nie ma, jak na pozostałej tutaj części podkładki, ale dobrze. Zobaczmy sobie teraz tą, tu widzicie wyraźnie zabrudzenia. Znów użyjemy niezawodnego płynu i wyczyścimy sobie też taki tutaj fragment.
czarną podkładką nie powinno być problemu, ponieważ czerń się brudzi, ale też łatwiej to doczyścić, nie to co z białym. Staramy się pocierać we wszystkie strony, czyli góra, dół, na boki oraz też ruchy kuliste, żeby z tych wszystkich mikrowłókien wybrać jak najwięcej tego brudu i tłuszczu. No cóż, wydaje się, że jest ok. Ta nasza tutaj sekcja wyczyszczona wygląda jakby lepiej, ale na czarnym to niestety trzeba poczekać, aż to wyschnie, więc zobaczymy za kilka minut. Nasze podkładki schną, przy okazji powiem Wam coś jeszcze. Dlaczego użyłem takiej właśnie ściereczki lub na przykład takiej gąbki do mycia naczyń, można też użyć tej miękkiej strony, ponieważ jeśli weźmiemy sobie zwykły ręcznik papierowy, to zobaczcie, co się będzie działo, nawet go troszkę złożę bardziej. Zaczniemy sobie czyścić tutaj. O właśnie, widzicie? On po prostu nam się ściera i zostawia nam fragment tego papieru. Po prostu jakbyśmy wyczyścili tę całą podkładkę, mielibyśmy mnóstwo paprochów wszędzie. No i przy okazji, jak widzicie, to się ściera, a nie czyści, więc robi taką bardzo prowizorkę. Tu tymczasem wysycha, na pierwszy rzut oka wygląda ok, natomiast zobaczymy, jak porządnie przeschnie. Dobrze, moi drodzy, podkładki przeschły, podkładka CM Storma wyszła bardzo ładnie, ta czarna, więc ten tam brud kurz nie był problemem, usunięcie tego nie stanowiło jakiejś przeszkody, zobaczcie, wygląda to naprawdę nieźle. Myślę, że tutaj połowę tej podkładki możemy zrobić tym płynem, a resztę spróbujemy umyć pod bieżącą wodą i też podkładkę TT Sports będzie trzeba chyba wykąpać po prostu, ponieważ wygląda to lepiej, natomiast jest to takie troszeczkę pożółkłe, podejrzewam, że ten tłuszcz troszeczkę został zebrany, ale też został rozsmarowany po powierzchni, nie jest to takie białe jak na przykład tutaj przy logo, więc trzeba będzie zastosować tutaj po prostu mydło i to sobie zobaczymy za chwilkę, natomiast jeszcze pomęczymy tutaj tą powierzchnię. Dobrze też sobie odwrócić tą ściereczkę i drugą stroną czystą też to jeszcze przejechać, żeby nam ten brud dokładnie zebrało po prostu. Ok, i myślę, że jak przeschnie, będzie naprawdę czyściutka ta strona przynajmniej. Resztę zrobimy już pod bieżącą wodą. Dobrze, moi drodzy, czas na ciąg dalszej operacji. Jak widzicie, podkładka czarna przy pomocy płynu do szyb doczyściła się całkiem ładnie, druga część nieczyszczona jest jeszcze brudna, natomiast faktura podkładki naprawdę ok, jest gładziutka jak nowa po prostu. Natomiast płyn do szyb nie poradził sobie z białą podkładką, to znaczy brud usunął, jest bardziej gładka, natomiast troszeczkę pożółkła. Prawdopodobnie to od tego wysychania, ale cóż, próbujemy to zrobić troszkę inaczej. Użyjemy do tego płynu do naczyń, podkładkę troszeczkę zmoczymy sobie i po prostu ją przepierzemy. Nalewamy płynu. No i co? Szorujemy. Co Wam powiem, szeruję chwilę i to chyba ma sens, chociaż spuszczamy, żeby było lepiej widoczne. Tam gdzie ją wyszorowałem, w tej chwili jest mokra, wpiła troszkę wody, a tam gdzie ją wyszorowałem, wydaje się, że jest naprawdę czysta. No cóż, zaaplikuję ten zabieg na całości i zobaczymy, jak ona sobie wyschnie za kilka godzin. Oczywiście, moi drodzy, nie jestem hardkorem i nie szoruję tą twardą stroną, ostrą, ponieważ można by tym jakieś włókna uszkodzić prawdopodobnie, dlatego tą mięciutką stroną, lepiej gąbeczką, taką już troszeczkę używaną, ja to akurat mam świeżą, ale mamy mocno zawrzydzoną podkładkę, więc trzeba atakować ostro po prostu. No cóż, powiem Wam, że tak jak jest teraz, namoczona tym płynem do naczyń, wygląda jak nówka, ale zobaczymy, co będzie, jak ona sobie cała wyschnie. Natomiast widzę już, że te wszystkie plamy naprawdę były czarne, żółte, widoczne wręcz,
to one już zniknęły. Teraz trzeba na pewno to bardzo dobrze spłukać obfitą ilością wody, żeby po prostu ten brud nam nie wsiąkł z powrotem w powierzchnię podkładki. Spłukujemy. Cóż, po spłukaniu wygląda po prostu świetnie, ale dajmy jej czas na wyschnięcie. A tymczasem, skoro czarna podkładka wyszła tak dobrze od płynu do mycia okien, potraktujemy ją całą też płynem do naczyń. Zobaczymy, jak ten rodzaj materiału się zachowa. Zobaczcie, mamy podkładkę, już widzicie, że typowo wodoodporną. Po czym to poznajemy? Po tym, że ta woda po prostu stoi na tym i spływa. Więc taką podkładkę spokojnie możemy traktować każdą ilością wody. Tamtą materiałową od TTA Sports, to się okaże, jak wyschnie. Być może będą jakieś zacieki po prostu na tym materiale. Liczę się z tym, natomiast podkładka była już tak zniszczona, że nic więcej nie dało się z nią zrobić. Dobrze, szarujemy CM Storma. Od razu czuć, że ta powierzchnia jest inna, bardziej gładka, ta gąbka się po niej ślizga. Nie widzicie tego, ale ja widzę, jak tutaj brud po prostu spływa już. Oczywiście przepukujcie gąbkę, żeby czasem wam jakaś tutaj drobinka czy ziarenko piasku nie utknęło, bo możecie po prostu całą podkładkę takim jednym, jakimś twardym paprochem załatwić na dobre. No dobra, jest mocno nawilżona. Gąbeczka już nie przyda, ale zobaczcie, jak ta woda po prostu w tym spływa. Jakby ta podkładka była wręcz nawoskowana. Lecimy z płukaniem. Tutaj mam 90% pewności, że ta podkładka po czyszczeniu wyjdzie po prostu idealnie. A jak będzie z podkładką TT, to się po prostu okaże, jak nam ona wyschnie. Prawdopodobnie ta podkładka szybciej nam wyschnie, ponieważ ta woda bardziej zostawała na powierzchni, więc odparowuje tylko z powierzchni, a w TT wsiąknęła do środka. Więc po prostu tak jak w praniu tapicerki w samochodzie, trzeba to zrobić dokładnie i doprowadzić do tego, żeby to równo wyschło, inaczej będą zacieki. No i moi drodzy, kilka godzin później, po wyschnięciu oczywiście CM Storm wyschnął szybciej, ponieważ jest to podkładka o powierzchni wodoodpornej. Jak widzicie, wyszło naprawdę bardzo dobrze. To co widzicie tutaj, takie czarne, to są już po prostu przetarcia. Tą podkładkę dostałem po testach, ona dużo przeszła, natomiast była bardzo zabrudzona i wygląda teraz świetnie. Jej powierzchnia też jest gładka, równomierna, dlatego pełen sukces. Natomiast co do podkładki TT Sports, miałem wątpliwości. Jej wysychanie trwało kilka godzin dłużej, ponieważ woda wsiąknęła do wnętrza. Jest to podkładka biała, była bardzo mocno zabrudzona, natomiast zobaczcie sami. Może inaczej to zrobię, rozłożę ją tak i w ten sposób, żeby nam się nie wyginała. Podziwiajcie. Po prostu jakby obok położyć nowy egzemplarz, pewnie by było ciężko rozróżnić. Więc pełen sukces operacji. Tak więc widzicie, moi drodzy, że jeśli o podkładkę dbamy, może wyglądać jak nowa naprawdę długo. A każda podkładka się brudzi i będzie się brudzić, ponieważ każdy z nas wytwarza pewne substancje typu tłuszcz, pot i to wszystko zostaje właśnie w tej powierzchni, co z czasem nam się zbiera, kumuluje i jest to raz niehigieniczne, dwa złe dla ślizgaczy myszki, trzy bywa też złe dla sensora. I przy okazji jeszcze taka pochwała dla podkładki TT Sports Ultra Special Tactics, którą mam już ponad rok. Moi drodzy, zobaczcie, ta podkładka nie ma obszywanych brzegów, jest to podkładka zgrzewana na gorąco. Ponad pół roku używałem jej codziennie, potem używałem jej kilka razy w tygodniu, ponieważ miałem inne podkładki w testach, więc nie mogłem mieć ciągle tej samej. Natomiast zobaczcie sobie brzegi, jak ona wygląda. Nic się tutaj nie rozwarstwia, nic się nie szczępi. Po prostu podkładka jak na roczną. Wygląda naprawdę świetnie i teraz po czyszczeniu ma 100% swoich właściwości ponownie. Powierzchnia jest idealna. Dokładnie taka, jak była w momencie rozpakowania.
Więc pamiętajcie, o podkładki warto dbać, dłużej nam posłużą. Dobrze, moi drodzy, widzieliście, jak się zabrać do czyszczenia podkładki. Najlepiej robić to regularnie, powiedzmy raz w tygodniu, zwilżyć sobie ściereczkę płynem do naczyń, płynem do szyb, czymkolwiek, co po prostu usunie nam ten tłuszcz z podkładki, a jednocześnie nie zniszczy jej powierzchni. Niech to będą środki aktywne, ale delikatne. Jeśli będziecie dbać o podkładkę, będzie Wam na pewno długo służyła i przede wszystkim zaoszczędzicie na tym sporo kasy. Nie będziecie musieli co kilka miesięcy wyrzucać podkładki i kupować nowej. Jeśli poradnik Wam się podobał, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Ceny przykładowych podkładek macie też w opisie filmu, jakby Was ciekawiły, także tych prezentowanych w tym materiale. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!